Czołem. No, wiecie? No co, przybrajamy się? Czy mamy te AH1Z2 i pelot? Wszystkie mają peloty. Są trzy różne wersje. Dobra, bo spojrzałem na... Aha, dobra, bo spojrzałem na tamtą po lewej, nie? Peloty mamy wszystkie, tylko pytanie, które kto bierze. Jeden jest bez Hellfire'u. Czekaj, jeden jest typowo AA i... Znaczy nie. Znaczy każdy ma dwie AA, także AA mam wszyscy te jednakowe. Znaczy dobra, ten co tam stoi na tym... Ma nie kierowany po prostu. On jest z najgorszy. To jest typowo do wsparcia bliskiego. Tu mamy wersję z Hellfire'ami, z niekierowanymi, albo z samymi Hellfire'ami. Który chcecie? Ja bym wolał chyba z Hellfire'ami, samymi. Dwie takie same wersje. Nie, tylko... Teraz, no. Nie. To weźcie się z tymi Hellfire'ami, my sobie weźmiemy multirola i tyle. Dobra. Pierdolę. Co, ma ile Hellfire'ów? No, to sporo ma. Dużo. Dobra, no bierzemy tego. Chodź się przezbroić. Będziemy strzelać. Pewnie, dobra. Nie mogę być smutny. Jakieś specjalne życzenia do wszystkiego? Jak znajdziesz, no to widzisz sobie załatwienie ze skluby. Z tego co widziałem, to ten. To 174 wartość bezwzględna. Żebym ponad lecieli wyżej, to nic nie zwalniemy. Tak po mapie. Ale koniec końców i tak, jak tego nie zniszczą, to raczej nie będziemy startować, bo to nie ma sensu. No. To Prodaga przede wszystkim, parę bandaży. Jadamy. Tak na dobrą sprawę to tyle, jakąś tam czwórkę ewentualnie można gdzieś schować, może się zmieści. Spoko. Pod ochroną możesz sobie załatwić. Kamizelkę widzieliście jakąś? Chyba nie będzie. Kominiarki są. Mundury pilota i plecaki. A spadochrony były gdzieś? Pewnie w śmigłowcach będą. No dobra, są ten, są hełmy. Radio 148 bierzemy? To już jak chcecie. No to właściwie możemy mieć między sobą, nie? To jest średnia. No to daj jakiś kanał, to jest to dobrze. No to co, no to 350 może. Okay. To które radio ich pobierzemy? 148. 148 masz, a tamto w sumie w halce przecież miało takie spoko. Aha, czyli nie brałeś żadnego, w porządku. No to widzę sobie, zmień, weź sobie ze skrzyni z tej po prawej, czwartej generacji. Tu jest tego kontenera dużego. A jak się nazywa? Gdzieś miała w nawiasie Gen 4, coś takiego. Piętnasto w górę. W porządku. Nie ma za. Ma
rady do HQ Radyczek. Batar 5 na 5. Przyjął, dziękuję. Dawid, bierzemy to na południu, tak? Kalkę. Tak, tak. I to, to na wysuniętej platformie. Dobra. Szok, jeszcze nie musisz... Radio. Szok, jeszcze nie musisz wsiadać, bo mam radio przy sobie, ale tak raczej startować jeszcze nie będziemy. Gotowi jesteśmy. No tak raczej szybko nie wystartujemy. No to co, najpierw musimy poczekać, aż piechota zdejmie to stanowisko przeciwlotnicze, nie? Tak. Tam mgła jest paskudna. Ale tam jak patrzę do pasma z góry wszystkiego, jak będziemy trzymać wysokość powyżej 1,74, to nie powinniśmy na nich spaść. I tak nawet na tych górach to tam już raczej mgły nie będzie, nie? Bo to tam za wysoko. Ale samo te kontakty są w dolinie, nie? Tam będzie trudno coś wypatrzeć. Właściwie wszystko, wszystkie cele są w dolinach. Za jakąś kolizję się nie martwię, tylko wypatrzenie celów w ogóle. Czy będziemy mieli jakąś wartość bojową? O ile radar nie zawiezie. Będzie ok. Jeszcze ten deszcz. No ja mam wzrok doskonały. Od niedawna. Na ile kilometrów? Proszę? Na ile kilometrów? Na ile kilometrów możesz wypatrzeć cele? No ja mam na 3 widoczność. Czyli ogólnie
rysowany, nie? Mhm. Ogólną mam na 4,5, a obiekty mam na 2. To sobie poczekamy. No, zanim oni się zbiorą i tak dalej. Potem się jeszcze wspiąć na te góry. Dość stromo tam w niektórych miejscach jest. Czy odpalimy rakietę, będąc na wysokości grzbietu, to rakieta na pewno najpierw na grzbiet. No pewnie tak. No też zależy, jak daleko cel jest, nie? Od nas. Czy centralnie prawie że pod nami, czy gdzieś tam dalej. Buddy check. 5 na 5. Check na średnim. Wszystko działa. No, bo pierwsze drużyny siadają do łodzi.
zaczynić.
No. Możesz wyłączyć ten, nadawanie pozycji. Nie. Ja mam włączone. Panów ma RTO? Ma. Kogo? Wiesz co, nie wiem, bo właśnie nie poznamy w spisie. No ja też po głosie nie poznałem. Miał mieć szadro, ale czy jest, to nie wiem. Chyba szyłkę zniszczyli. Ciekawe, czy stąd coś zobaczę. Zobaczę. Nie ma szans. Rzeczywiście. Czeka, to sobie nie bierzesz tej lepszej naftowizji? Jak tam chcesz, no. Twój wybór, jak tam wolisz.
Badger, zgłoś. Badger, zgłaszam. Badger, udaj się na hold 1. Przyjąłem, potwierdź, że AA jest zniszczona. Potwierdzam. Przyjąłem, startujemy zaraz. Buddy, zgłoś. Buddy, zgłasza. Buddy, udaj się na hold 2. Buddy przyjął. Wsiadamy, lecimy na hold 2. Jakby co, dodatkowuję stery. Na wszelki wypadek, gdybym pierwszy zginął podczas jakiegoś strzału. Ile mamy tych rakiet? Szok? Tak. Ile mamy rakiet? Ile rakiet mamy? O 16. Dobra. 50 działka i 2. Widzę naszych na 2, 1, 2, 2, 0, 4. Dobra. Masz włączony laser? Tak. A to na razie wyłącz, żeby tam Badger się nie mylił. Na odprawie HQ mówiło, czy mamy tylko działać na wezwanie? Czy jak to tam było mówione? Szok? Nic nie było mówione, czy mamy działać na wezwanie, czy nie. Dobra. Tylko, że mamy na lotnisku zostać. Chyba, że co? Tylko, że mamy na lotnisku zostać i czekać, tak? Aha, dobra, to też słyszałem to. Badę do HQ, zgłoś. Nie mówię jeszcze sam na 1-4-8? Przełączyłem się potem. Chyba, że się nie nadało. A to nadam jeszcze raz, bo tak nie odpowiada. Badę do HQ, zgłoś. HQ, zgłaszam.
Tu Bady, mam pytanie, czy mamy działać tylko na wezwanie, czy we własnym zakresie też? Odpowiada, że na razie działajcie tylko na wezwanie, ponieważ są jeszcze aktywne wrogie AA niektóre. Bady przyjął. Ty masz nas na długie, tak? A no tutaj no jest rzeczywiście. No jeszcze początkowo schowany jest za górką, nie? Jakbyśmy tu dolecieli. A nie, to chyba było to. Możliwe, nie wiem, nie odznaczyli w każdym razie. Przeglądam te szczyty cały czas, bo nie wiem, co Nie, nie, Profik się pytał, to powiedzieli mu, że wszystko wyeliminowane tutaj, w najbliższej okolicy. To pozycja A. Ja nic nie widzę, żadnych chmur. Pionowe. Nie, to ja ich nie widzę. Tak, po lewej, nie? Po prawej też. Po prawej. A, tutaj. Właściwie mi się tutaj by nie przydał, zbyt stromo jest. No może jakiegoś wzięli. Tych hamwików chyba miało być więcej, nie? Tak. Na lotnisku trochę tego sprzętu mają.
34 przecinam. Oby. No, oby, oby. Nie chciałbym się z nim tutaj ganiać. Mam dużo fajnych miejsc schowania się. Tak. Mamy pole do popisu. Gdzie HQ? Chyba tak. Możliwe. 1178. No gdzieś tam powinien być. No, też go widzę. No, to na pewno HQ. Mgła trochę zleżała, ale przebiegasz wszystko. Tak, już jest dość dobra widoczność. Na radu się dzieje? Nie, cisza jest. Profik też nie ma roboty. Już się na lotnisku wbijają powoli.
A tak, tak, wbijają. To siłki chyba chcą zdjąć. Wiesz co, tak wątpię, żebyśmy dzisiaj jakieś zadanie mieli. Zawsze dobre to, że się razem polata. No, to jest zawsze plus. Tak patrząc na przebieg operacji, na to co mamy, sprzęt, jaki ma sprzęt wróg, to raczej tylko czołgi się zabawią. No zobaczymy, bo my się zgromadzili w jednym miejscu. Tak na razie. No oczywiście mam nadzieję, że się mylę, nie? No tak. Charlie Delta na zachodzie. Badger, zgłoś dla HQ. Tutaj Badger, proszę. Przemieście się na punkt Hold 1, drugi jest to punkt wyznaczony. I tak, macie zielone światło na eliminowanie wszelkich kontaktów, które będą stwarzać dla was niebezpieczeństwo. Przyjąłem, Badger, udajemy się na Hold 1. Tak samo Buddy, macie zielone światło i udajecie się na Hold 2. Badger przyjął. No to lecimy. Gdzieś myślę przy tych kamieniach przed nami zawiśniemy. Tak. Przed nami jest chyba ta Koroska Bella i Jesienica. Tam powinno być Jessin, Janice, czy jakoś tak. Jesienica. No, dokładnie to. Niby jak jakiś znacznik jest piechota na drodze, ale to mogą być za budynkami, pewnie. Jak wejdą do miasta, to będzie widać może tak przez kratki. O, widziałem jakąś rakietę. Ale nie do nas. No, trafika? Nie, 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 gdzieś z głębi wyspy. W stronę naszych pancernych. Gdzieś tam, na kierunku gdzieś 168, gdzieś była wystrzelona. Tam gdzieś daleko, daleko. No, teraz od profika poleciała. Tak, tak, ale to była już od profika, chyba. Albo piechoty.
tam trochę dalej jest. Tak, ma bardziej wysuniętą pozycję. Ma wgląd na lotnisko. Kolejna rakieta. Dobra, przesuniemy się, może będzie jakiś wgląd na lotnisko. Są skały? Tak, tak, widzę. Tam jest lepszy widok. Yep. No, mam jednego pilkociarza na dachu zrobienia. To zdaje mi go z działka. A jakby co, to działko jest rozkalibrowane i wali o 100 metrów dalej. Jeśli nie wiesz. Co? Działko wali o 100 metrów dalej niż wycelujesz, nie? Będą... Tak, już tam powinni wchodzić chyba w te zabudowania. Tak, tam powinni już wchodzić. Bardzo do HQ. Mamy kilka czołgów przed lotniskiem. Ostrzelaliśmy jedno T-90 czterema rakietami, ale co i jak nic się nie stało. HQ, zrozumiało. HQ, mamy próbować do skutku i później się przezbrajać. Dobra, mam na 1-2-1. Trzymajcie się, zaraz będziecie wysłani do wspomagania drużyny, więc na razie oczekujcie. Podwyższę trochę. Rozniżam. Tutaj bardzo do HQ, widzimy na pasie startowym śmigłowce i odrzutowce wroga. Czy mamy je likwidować albo? Jeżeli nie mają włączonych silników, to nie likwidujcie ich. Tym się zajmie piechota później. Przyjąłem, wstrzymuję. Bawi, zgłoś do HQ. Bawi, zgłaszam. Bawi, przemieście się na Hold 5 i wspomagajcie piechotę z lotniska. Hold 5, Hold 5. Dawid. Bawi, zostajesz na swojej pozycji i wspomagasz Charlie i Delta. Dobra, jestem, jestem. Przeprowadził raz z nią trochę na wschód. Gdzie, jeszcze raz, gdzie mamy się udać? Hold 5. Wspierać mi wody. Dobra, zielony punkt, tak? Dobra, lecimy.
mam sygnaturę szybkość. HQ do Bady zgłoś. ZSU. Bady zgłasza. Jeżeli chodzi o eliminację wrogich śmigłowców, dobra, może się je po prostu eliminować. Możesz dać ciut wyżej? Powtórz? Możesz dać ciut wyżej? Te, które stoją na lotnisku i samoloty też. Heczki, powtórz. Tu HQ do Bardi może się eliminować wrogie śmigłowce, które stoją na pasie, to samoloty czy odrzutowców. Bardzo przyjął. Dobra, możemy wszystkie pojazdy lotnicze eliminować. Wszystkie pojazdy lotnicze możemy rozwalać na pasie. Zadania wszelkich kontaktów. To są trafione, musimy podlecieć bliżej, bo jest to. Dobra. Rapa odlatuje bliżej. Tam są nasi. Dobra, mam te 90. Czekaj, hamuję. Dobra. Trafiony, nie wiem czy był zniszczony czy nie. Jakiś pojazd się porusza, ale to chyba nasz. Same, zapytajcie czy możemy niszczyć te samoloty? Tak, tak, możemy niszczyć samoloty i helikoptery. Są zniszczone, dobra, mam dalej śmigłowce, jakieś raz pod zasięgiem widowo. Dobra, namierzam 125. Ogień. Dobra. Tylko kontroluj pozycję naszych jednostek, żeby ich nie trafić przypadkiem. Badger, tu Charlie, 100 metrów przed nami, potrzebny twój ostrzał. Przyjąłem, patrzymy. Wolę jednak zostać tutaj za tą górką. Dobra. Chociaż jeszcze tutaj tę drobinę. Nieważne, dokładnie tam gdzie strzeliście. Tam masz po prawej górę. No. Dobra. Posiejcie również tam trochę działkiem jak możecie. Oj, teraz bym wszystko widział elegancko. Za tej górki. Tutaj się możesz schować. Dobra, jest nas czołg. Badger, północ od naszej pozycji, kontakty w lesie, nie mamy na nich widoku. Spróbujcie coś z tym zrobić. Chłopaki strzelają na południe, do czego? Tam jakiś pojazd chyba jest. Ale nie wiem czy sprawne, mam tylko kwadracik. Nie mam namiarów żadnych. Mam dwie sygnatury, ale są z regulami, to nie jest na lotnisku. Dobra, będę niszczył z działka KMO. Już nie wiem czy jest sens. Co dokładnie jeszcze, jaki cel? Nie, to za mnie strzelaj. Na płycie... Badger, tu Charlie, wielka dzięki za pomoc, ruszamy dalej w miejscowość. Na płycie stoją 4 kamowy, ale nieczynne, ale mam amunicję. Tak, tak, to nie strzelaj do nich.
było. Tak, słyszałem. Z naszej strony macie dalej czyste podejście. Przejąłem, dzięki. No mam suchoja, nie wiem czy go trafię. Dobra, próbuję. Wyrównuję. No, prosto. No, widziałem. Prosto w cel. No te rakiety ładnie do góry lecą. No to jakieś 2 metry wyżej. Po prawej stronie główną drogą idzie nasz Abrams uwagi. Jeśli jesteś pewny, że to wróg, możesz go zdjąć. Właśnie nie jestem pewien, bo w lesie jest. To co jakiś czas na niego zerka, jak będziesz pewny, że to wróg, możesz wyeliminować. Do lotnictwa HQ będzie nieaktywny przez jakieś 5 minut. Oczekujcie. Mady przyjął. Dobra, eliminuj. Czyli wyeliminowany, tak? Tak. Dobra. Dobra, sygnatura na 1.7.0 mi zniknęła. Bo się przemieszczyło coś. Nasze czołgi i piechota są już na środku płyty. Dobra. Czołgi widzę się bawi w rozwalanie śmigieł. Walą na wzgórza, na 186. Weź tam zerknij. 108? 186. Smugacze lecą. 186, tak? 84 dokładniej. Dobra, to sobie poradzą już tyle. Dobra, 10 rakiet, leczy ziemia, 700 do działka. Dobra, przyjąłem. Znowu jakiś maruder w lesie? Kosznę się. Nie wiem, czy to nasz, czy nie.
masz otwierać ogień, kurwa. Tak, możesz. Czekaj, trochę się przesunę bochyczki pod nami. Dobra. Dobra, to nie nasi, strzelałem do naszych kierunków. Dobra, po nim. Świetnie. Lotnictwa HQ znów aktywne. Wady przyjął. Widzę, że piechota się przygotowuje do wejścia do miasta, do Radowlicy. Do Radowlica. Tak, wchodzić czołgiem przejście. Raczej powinni tam być właśnie. Tak, tak, jest jedna sekcja i ten czołg. Miasto. Miasto raczej czyste. Oni pewnie strzelali do tego z zamku, coś tam możliwe, że wylazło. Możliwe. Bo to wskazuje ten smugacz w środku. Drugi Abrams jeszcze na północ, na południe pod lotniska. Widzę. Zjechał do miasta. Z tej pozycji widzę tylko miasto, połowa lotniska. Przyjąłem. Na razie tak dalej się nie będziemy przesuwać. Uwaga, z prawej masz tego Badgera. No tak, widzę.
podłoga piechoty po prawej. Dobra, wracam. Na razie tam nic nie eliminuj. Zlikwidowaliśmy parę pojedynczych kontaktów, na razie czysto. Przyjął. Na razie czysto. Przyjąłem. Znowu się lekko pogoda poprawiła.
Chodzi na to, że na razie mamy przestój. Się szykują do tego. Uderzenie na południe dalej. Mhm. Chyba po te drużyny z wioski obok jadą. Dobra, mam namiar na czołg. Nasze rakiety przeciwczołgowe chyba są mało efektywne. Zostanie zniszczony. Na 164 daleko. Tam gdzie patrzysz, to ten obiekt był już chyba płonął przedtem. Jakieś 10 minut temu. Mi go wyświetlało i już był zniszczony, z tego co wiem. Widzę, że już nie mogłem go zobaczyć rakietą. Mhm. To jest 190, jak tam stoi Abrams, to na pewno na pewno już. A co, na pasie startowym, tak? No to jakby za trochę, tam gdzie jest zaznaczony T80. No to tam już pewnie zdjęty jest. Na 100%. Lecieli na południe, to by się dobrze było przesunąć gdzieś na 0810. Czekaj, jeszcze raz podaj. Tutaj bardzo proszę o pozwolenie powrotu na lotniskowy, żeby się przetrwać sobie. Potwierdzam, pozwalam wam, tylko żeby buddy został i jeżeli miałby też uzupełniać paliwo, to na przemian to zróbcie. No, raczej się tam udamy wtedy. Buddy, udaj się mniej więcej nad naszą pozycję, żeby zmienić badera. Cześć? Tak, tak, tylko gdzie jest ich pozycja? Buddy przyjął. Na 205 nad miastem. Myślę, że stąd możemy spokojnie im pomagać. Przecież dobra, odlecimy skoro chcą. Czołg został trafiony nasz?
Nie mam pojęcia. A co, wrak widzisz? No tak jak, no. Się łatają. Gdzieś tutaj muszę być. Szok, ty sam nie możesz operować śmigłowcem, nie? Za bardzo. Mogę przejąć 4. No nie, chodzi mi tak przez 10 minut powiedzmy. Czekaj, jest komunikat. Bado zgłasza. Macie zielone na niszczenie wszelkich pojazdów i kontaktów, które będą przemieszczały się w naszą stronę lub po prostu... Czekaj, nie. Bado przyjął. Nie, jeszcze nie, ale tak z... paliwa. HQ powtórz. To HQ do Badiego, czy będziecie potrzebowali dotankowania paliwa do śmigłowca po Badgerze? Jeszcze nie musimy, mamy ponad połowę baku. Spokojnie możemy jeszcze operować. HQ zrozumiał, w takim razie macie zielone jeszcze raz. Dobra, szok, to za jakieś tak, nie wiem, 5 minut. Będę musiał zniknąć na jakieś 15. Postaram się jak najszybciej oczywiście, ale... Dobra, spoko. No, przepraszam za problem, wiesz... Taka niespodziewana sytuacja. Dobra. No to jeszcze pooperujemy. To ci powiem, jak będę musiał, wiesz... Bo ty cele bez tego wskaźnika laserowego możesz namierzać, tak? Tak. Aha, czyli to takie wsparcie jest po prostu. Badger, po zatankowaniu udajecie się na Hulk 5. Gdzieś w miasto wolno, ale... Możdzież może jakiś? Badry do HQ, macie jakiś ostrzał możdżowy o tym? Nie potwierdzam. Coś upnęło, nie wiem co to było. Gdzieś tam właśnie w stację benzynową walnęło. Coś tak siłą eksplozji jak moździerz, ale pewny nie jestem. Znowu. Tak, potwierdzam. Tutaj Bad i Shikio, może nie potwierdzić co to za wybuch, odbiór? Poczekaj. Co poczekajcie jeszcze chwilę.
Według mnie to jest taki ostrzał moździerzowy. Mało intensywny, ale jednak. Znowu. Nie no, jak nic miałem ostrzał moździerzowy. Tak bardzo, jeżeli nie strzela do was żaden czołg, to na się nie strzelają, to macie ostrzał moździerzowy, jak sporadycznie o tym. Dołeczek do bazy, czy możesz poprosić komunikat? Jeżeli nic do was nie strzela, w sensie pojazd, to macie prawdopodobnie ostrzał moździerzowy sporadycznie na miasto. Odbiór. Poczekuj chwilę. O, zatrzymali naszego kolesia. Dwóch. Jeden duże, z tego co mi wiadomo, to ten ostrzał nie zranił żadnej naszej drużyny, ani to nie był żaden pojazd. Potwierdzam, w takim razie gdzieś... Widziałem jakąś rakietą, rakietę? Tak. Widziałeś też? Tak. Z lewej do prawej. Tak, tak. Uważaj, aby skłaś. To nie jest za wzgórza, nie słyszę. Badger za wzgórzem nie słyszę, też nie możemy z niego kontaktować. Badger! Już zrozumiane, jeżeli będziecie w stanie mogli później z nim nawiązać kontakt, to każcie im, żeby się udali na Hot 5. Przyjął, Hot 5. Wiesz co, polecimy tam im to nadać, nad górę. Tak na razie się tu nic nie dzieje. O, dobra, jest łączność. Tutaj Badger, potrzebujemy jeszcze 2-3 minuty, mamy mały problem na serwisowym, ale damy radę. Dobra. Zrozumiałe. No, czyli jednak jest łączność. Może nie boisz mi głosu, wiesz? No, możliwe, możliwe, ale nie no, i tak profik miał na plecach radio. Dobra, wiesz co, jeszcze muszę zostawić, bo przejmij ster. Tak, tak, czekam aż przejmiesz. Dobra, mam stery. Dobra, postaram się wrócić jak najszybciej. Badaj Dajewski, zgłasz. Zgłasz. To była pomyłka, wy zostajecie nad naszą pozycją, a Badger wróci na Hot 5. Przyjął.
Tutaj Badger do HQ, będziemy potrzebować więcej niż 3 minuty. Niestety dziwne rzeczy się dzieją na lotniskowcu i musicie jeszcze nam dać trochę czasu. Ty HQ zrozumiano, macie jeszcze więcej czasu. Bardziej zostańcie mniej więcej nad punktem alfa. Dalej się nie przesuwajcie, bo nie wiemy, co zrobimy. A czy ja zostaję w tym miejscu, w którym jest głos? A jeśli już głos, to patrz. HQ zgłasza. Nie wiem, czy widzicie, ale tu nasz Abrams chyba, panie, czy mi się wydaje, obiec. Daleko na południu, za lotniskiem po mostu. Potwierdzam, to nasz Abrams, panie. W takim razie, Buddy, przemieście się na punkt Hold 69. Lecicie bardzo nisko, żebyście nie byli wykryci przez AA. Tutaj bardzo tutaj HQ, sytuacja wygląda następująco. Na lotniskowcu mieliśmy sytuację, jeden śmigłowiec jest kompletnie uziemiony, drugi uderzył piorun, poładaliśmy go w miarę, jednak kontener na lotniskowcu nie działa naprawdę i można naprawiać śmigła tylko do połowy. Informacja dla drugiego śmigła, do kontenera naprawczego się nie zbliżajcie. A do pozostałych utrzymajcie spory dystans, bo coś się z nimi dzieje. Przyjął, dzięki, szybka informacja dla HQ. Znieśliśmy te 90, spory wypuści od Hold 69. Mam tutaj jeszcze za zakrętem, jak będziecie jechać dalej na południe, niezidentyfikowany cel. Nie mogę go namierzyć, jak się tyle będę namierzany od. Tu jest już zrozumiało, Badi, zostańcie tam, nasze jednostki zostaną poinformowane o takowym celu.
Teraz tak, Badger, jak jesteście uszkodzeni, w jakim stopniu, jakie elementy są uszkodzone w waszym śmigłowcu? Badger, mamy uszkodzony silnik, naprawiliśmy go do połowy, także jesteśmy już w powietrzu, lecimy na Hold 5. To już się zrozumiało. Bazy DHQ, dalej na południu, to jest prawdopodobnie miejscowość Zeleżniki. Krąży T-90, nie mam na niego namiaru w tym momencie. Widziałem tylko jak przemknął na zewnątrzkami odbiór. Jednego zniszczyliśmy, drugi jeszcze jeździ. DHQ zrozumiało. Patrzę do HQ, potwierdź holdpoint do Badgera. Poczekaj chwilę. 9. Potwierdzam, Badger, dla was jest hold 12, nisko lepcie, żebyście nie stali wykryci. Najlepiej w zachodniej stronie tej góry. HQ, jeszcze jedna informacja. W mieście głównym Porto Ritmo wroga piechota i czołgi poukrywane między blokami. Powtarzam, czołgi poukrywane między blokami. Dziękujemy bardziej za zgłoszenie. Zostańcie tam nadal i ewentualnie spotujcie co możecie, a co możecie to niszczcie. Przyjął, czołgi między czerwonymi blokami, uważajcie. No tutaj padł i musiałem się zwijać chwilowo, bo szybka mnie chciała dorwać. Też się zrozumiano. A padł ciężko uszkodzony, padł ciężko uszkodzony. Za to są zniszczone, padł ciężko uszkodzony. Buddy, jak ciężko jesteście uszkodzeni, odbiór? Dosyć ciężko, wracam na lotnisko jak najszybciej. Jeżeli nie zdążycie dojść do lotniskowca, lądujcie awaryjnie. Myślę, że wyrobię. Tak, dobrze. Buddy to Badger, uważajcie, tam przy serwisowym jest uziemiony śmigło, także musicie uważać jak lądujecie. Ten kontener naprawdę kompletnie nie działa, musicie skorzystać z narzędzi. Badger, czy macie dobry spot na miasto główne Porto Ritmo? Na chwilę obecną widzimy 2 T90, jednak nie możemy nic im zrobić. W takim razie możecie się przemieścić na hold 12. Przyjął, ruszę. Bazy tam to zetasuje zdjęte. Nie wiem, czy jeszcze jakieś jedno było. Rozumiano. Jeszcze podobno jest jedno. Badger przyjął, widzieliśmy jakiś gęsty ostrzał. Badger, nie podlatujcie na hold 12, szybka jest aktywna, cofnijcie się na hold 69. Badger, uratwa. Zawieśnijcie nisko, Badger, ponieważ, jak mówiłem, szyłka jest aktywna.
Tutaj Badger w mieście widzimy dwa kolejne T-90, jedno zniszczone przez prawdopodobnie nasz czołg. Nie ostrzeliwać się, nasza piechota się wycofuje z miasta, później spróbujemy jeszcze raz podejść do tego miasta. Dobra, jestem. Co się stało? No tak właśnie patrzę. Miałem starcie z czołgiem, czy z czołgami, z ZS-u i tak dalej. A ciężko operować, strzelać maszyną, prawie w tym pojedynkę. Dobra, oddaję ci stery, uważaj, bo mamy ten... Rotor jest tylny, tak? Dobra, już. Mogę już brać stery? Dobra. Dobra. Wiesz co, przyzbroimy się może, naprawimy na lotniskowcu, czy to nie działa. Dobra. W sensie naprawcze, tylko mówię, uważaj na autorotację, bo... Przy poniżej 50. Jasne. Weź tam szok, zgłoś. Proszę. Czy coś się z wami stało? Nie, mamy autorotację na śmigle, musimy wyrównać lot, co zajmuje trochę wysokości rozpędu. Nawracamy na lotniskowiec. To już jest zrozumiane. To mówisz poniżej 50, co? Już tam traci się kontrolę? No, znaczy kontroli całkowitej nie traci, nie tak jakbyś nie miał wirnika, to gdzie tylko buja znaczy. Dobra, dobra, czaję. Tak, rzuca go na lewą dupę, ale pośladek. Uważaj, bo na lotniskowcu tam jest jeden śmigłowiec rzuca. Dobra, widzę jak to jest. Będziecie ściągać do lewej, na lewo. Dobra, jasne. Wyląduję na tej południowej części. Tu jest kiju do lotnictwa, pod żadnym pozorem nie odstrzeli. Ja tych skrzyń nie możemy przesunąć, nie? Tylko do przezbrojenia naprawcze. Nie odstrzeliwać ferm. A, dobra, jasne. No raz sobie tu nawrócę. Dobra, jest sporo miejsca. Kurna, za szybko, za szybko. Nie, jeszcze raz muszę chyba podejść. Trochę za wysoko tylko, może żeby było na hamaku. No, też racja. Dobra, drugie podejście. Na jakiej wysokości jest pokład? Też nie pamiętam. Tak, teraz lecisz, jest okej. Kurna, ściąga mnie na ten myśliwiec. Kurde, niby miejsce, ale ciasno. To jest kierowali zgłoś. No
na wysokość dobra. HQ do body zgłoś. Zgłaszam, zgłaszam. Jaki jest wasz stan? Ozu. Właśnie wylądowaliśmy na lotnisku. Zrozumiano, po naprawie i dotankowaniu udajcie się na punkt hold 21. Przyjął hold 21. No dobrze to było. Kurna, tak spojrzałem na prędkość, nie? Już tak zwątpiłem, ale stwierdziłem, że kit z tym lądują. Dobra, ładnie to było, dobra, dobra. A, ciśnienie podniesione? Tak. Ty, żebyś widział, jak ja miałem ciśnienie podniesione, to zesłali na ten, na... Hold 69, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Jestem za górkami, a nagle mi się cały chat zaświeci. No, no. Dobra, to idę po ten zestaw. Paliłem i uciekło. Masz dostatecznie duży plecak? Jak coś tam wywala, to się chyba zmieści. Nie wiem, gdzie to by... Nie, tutaj... A nie, tu chyba gotowy jest nawet. No, gotowy plecak. To ty się połataj, ja sobie ponaprawiam. Gdzie to jest? Nie mogę uprawnienia? Inżynier, no już... nie mogę złapać. Dziwne. Chociaż coś... Albo nie jesteś mechanikiem. Sprawdziłem, jestem. Tak? Tak, ja też jestem. No nie, nie mogę złapać nigdzie. Jakiekolwiek naprawy. Nie, nie wiem o co chodzi. Nie, a ty spróbuj, masz ten... No daj do profika, wychodzi na profil, bo na kosz nam prawie jedzie, chciałbym coś powiedzieć. Badger, dobra. Co jest? Aha, radio zostawiłem. Kurde, dobra, to pójdę już po niej, jak i tak naprawić nie umiem. Pali do Badgera zgłoś. Badger zgłasza. W jaki sposób naprawiliście śmigłowiec, bo my nie umiemy zapać żadnej opcji? Co macie zniszczone? Wszystko prawie. No najciężej pancerz. No mi
musicie mieć ekwipunku zestaw naprawczy i szukać po uszkodzonych częściach interakcji. No właśnie tak robiłem i nic znaleźć nie umiem. Szukaj w dziwnych miejscach. My naprawy głównego rotora mieliśmy na końcówce śmigła łopaty. No dobra, dzięki. Zobaczymy. Bez odbioru. CHQ do Badgera, wycofaj na lotnisko, mniej więcej na punkt zbiórka, tam będzie po prostu debrief. Co jest? A, szok. W dziwnych miejscach trzeba szukać. Na przykład na końcówce rotora. Tak, słyszałem. Bo przez chwilę byłem się. Dobra, sobie wezmę radio, bo jakiś chyba debrief jest, czy coś? Nie wiem, muszę sprawdzić. No, to jest. Buddy do Badgera, zgłoś. Zgłasza. Jakiś debrief jest organizowany, czy coś? No potwierdzam. Chcę, żebyśmy się udali na punkt zbiórka na lotnisku. Jak tam z waszym śmigłem? Pomóc wam jakoś? Czekaj, spytam. Jak tam szok? Robiłeś coś? Szukam. Tu, Buddy, przydałaby się pomoc, bo... Nie jesteśmy w stanie naprawić. Przyjął, podchodzę do lądowania, spróbujemy coś pokombinować. Jak nie, to jakoś was przerzucimy. Nadal przyjął. Zaraz profik wyląduje i spróbuję pomóc. Lotnictwa, punkt zbiórka został przeniesiony. Czyli co, w ciągu tych 10 minut taki wpierdol dostaliśmy? Ale nie, ja mówię wpierdol ogólnie o całej operacji, bo widzę, że 3/4 jednostek nie ma. No. O, zaraz chyba profik zahaczy. Dobra. Tam na spot. Zacząłem spotować czołgi i tak dalej. No. Jeden czołg wywaliłem, drugi nie mogłem namierzyć. Zrobiłem spota na... tam na inne rzeczy i szybki se wyjechały, nie? No i mrę jedną rozwaliłem i uciekłem od razu. Tylko wiesz, zanim się przyłączyłem ze sterów i z autozawiszu, bo nie mogłem, wiesz, przejąć sterów wziąć tą kamerki. Tak? No czaję. Ja to ten, to mnie posiekał, nie? No cześć, Otto. No cześć. To co, pomożecie? Pewnie, trochę właśnie pobiegł po sprzęt. Trochę się zarysował. Co w ogóle zadział, jak to przylecieliśmy pierwszy raz się dozbroić? Czołem. I tej profik? Trochę się porysował, co nie? Zobaczę, jak to tam u was. No i tam. Wow, to jest za gruba impreza była. No. Co ty nie naprawisz? Prawisz. Zaufaj mi, jestem inżynierem. O, i piorunem kuźwo dostaliśmy, to było najlepsze. Tak? No, Beskito, naprawdę, nie? Weszliśmy do śmigła, ledwo co odpalił profik śmigło i nagle wszystko zgasło. Nawet go nie odpaliłem. No to nieźle. Badger, jaki jest tam wasz stan przy śmigłowcu?
co, nic chyba z tego nie będzie, bo ja też... Profik, wywołują was. Coś radio? Może zgłosić za mnie, czy jest tam coś mówiłem? Możesz zgłosić za siebie. Tu Badger zgłaszamy. Badger pomaga nam w naprawie, ale niestety nie pomogą nam. Jeżeli chcecie dotrzeć na Debrych, to radziłbym już startować, bo za parę minut właśnie kończymy. Mali przyjął. Jeżeli oczywiście wasz stan techniczny śmigłowca na to pozwoli, bo jeżeli nie, to zostańcie na tym skoczu. Mali przyjął. Dobra. Profik, wy już lećcie tam na debrief. Nic. Posłaliśmy jednego AIM-a 9 zniszczony. Profik? Jak chcecie, to już lećcie na ten debrief. My tu zakończymy operację. Nie, no to nadajmy w takim razie, zostaniemy, że zostajemy solidarni. Dobra, no to nadaję. Panie Dochyczki, zgłoś. Wytłumacz mi, jak jednym przeciwlotniczym rozwaliłem ty... Tu się powietrzne, zostajemy na lotniskowcu. Zostajecie na lotniskowcu? Tak, potwierdzam, dwie maszyny. No ale przecież... Ej, przecież zmiana. Wiele razy tak było, że tam... Badi bez odbioru. ...powinny lecieć najpierw do góry, a później spadać na czołg, ale tam prosto.